Dzień dobry, cześć i czołem. Dzisiaj odcinek, jak wykonać szafkę wiszącą. To jest szafka górna o wymiarach 570 na szerokość i 980 mm do góry. Będzie to szafka z frezowanymi pleckami, to znaczy się płyta z tyłu nie będzie przykręcana do szafki na wkręty czy tam na jakieś inne, na pistolet bity, tylko będzie frezowany. Jeżeli szafka ma wymiar 570 na szerokość i na wysokość 980, no to w tym momencie przy założeniu, że płyta jest to płyta o grubości 18 mm, w tym momencie okno w środku mamy o wymiarach 535 na szerokość i 945 mm w środku. Na wysokość. Szerokość 535, 945 na wysokość. I teraz jak dużą formatkę dociąć i na jaką głębokość frezować i w jakiej odległości. Po kolei. Formatka, jaką sobie dociąłem, jest to wymiar na szerokość 550 mm i wysokości ona ma 960 mm. I teraz no, czysta matematyka, jakby nie było. 535 na szerokość i 945 na wysokość. Takie Wam podawałem wymiary okna. I teraz, żeby się z tym wszystkim ładnie zmieścić, to ja tak na dobrą sprawę muszę wyfrezować rowek o głębokości 8 mm na wszystkich czterech formatkach. Zakładając, że w środku będzie półka, ta półka musi być w środku ścięta. Odległość od krawędzi tutaj, bo to będzie tył, jest nieoklejony. Tutaj mamy front, jest oklejony. Tutaj ten wymiar na odległości 14 mm od brzegu. Tutaj ustawię oś frezu i będę frezował na wszystkich czterech formatkach. Zakładając, że szafka będzie miała górę, dno i środek, tą środkową półkę muszę ściąć o wartość tutaj tego sfrezowania. No i tutaj mam te formatki, akurat nie to jest góra bądź dół, to jest 534x300, 534x300. A środkowa będzie miała 534x280. I w tym momencie powinno być ładnie i super. Ok, lecimy. A zastanowicie, dlaczego 280? Bo ta środkowa półka nie będzie się licowała tutaj z brzegiem, tylko ona po prostu będzie dosunięta do plecków, żeby było ładnie i pięknie. Maszynę mam przygotowaną, wszystko mam ustawione, także tutaj Wam pokażę tylko jedno frezowanie. Ze względu na to, że nie mam tutaj odkurzacza do tego, żeby odpylić to wszystko, a szkoda mi trochę aparatu, żeby go całego upierdzielić, ale to w sumie nie jest najważniejsze. Tu już Wam w sumie wytłumaczyłem, o co chodzi, jakie głębokości i jak to sobie mniej więcej policzyć. Ja słuchaweczki na uszy i lecimy. Trzy ściany korpusu mam już skręcone, wsunąłem sobie wstępnie moje plecki i teraz muszę je dosunąć do samego końca i przypasować czwartą płytę, która będzie sufitem, bo muszę jeszcze wyciąć tutaj w pleckach okienka dwa na zawieszki. To są zawieszki z Bluma i tutaj też trzeba
fajnie sobie to wyciąć. Pokażę Wam, jak to zrobić. Także wsuwamy plecki do samego końca. Mamy nasz sufit. Wsuwamy. Mamy przypasowane. Musimy sobie to ścisnąć, o, żeby to miało wszystko ręce i nogi. Dokładnie z obydwu stron, żeby było zlicowane. I teraz bierzemy taką zawieszkę, przykładamy w róg dokładnie i podrysowywujemy tylko tutaj tą jedną, ten jeden wymiar. Następnie kładziemy sobie zawieszkę w taki sposób. Jak mamy tutaj to położone, tą naszą zawieszkę, to linie cięcia na pleckach nie dalej niż tutaj koniec naszej zawieszki, tej plastikowej obudowy. Tutaj w tym miejscu przykładamy, rysujemy sobie linię i mamy tutaj pełne okienko do wycięcia. I wycinamy. I oczywiście, jeżeli mamy więcej szafek do docięcia, to nie docinamy w taki sposób pojedynczo, tylko docinamy, zbieramy sobie miary i na wszystkich szafkach robimy tak samo. Po prostu wycinamy wszystkie plecki naraz i w zasadzie po robocie. Tutaj tylko tak instruktażowo. Ale zanim zaczniemy robić tutaj te półki, to ja muszę to najpierw jeszcze skręcić, co nie? I teraz, w jaki sposób zrobić, żebyśmy mieli tą półkę tutaj jednak prosto przykręconą, ale bez jakichś nie wiadomo jakich pomiarów w środku, żeby nie było cyrków. To będzie półka, która będzie później tutaj. Bierzemy półeczkę, przykładamy ją sobie tutaj do płyty. Sprawdzamy tylko tyle, czy opiera nam się o nasze plecki. Dociągamy naszą płytę. Sprawdzamy sobie tutaj nasze cechowania, czy jedno i z drugie się pokrywa. Jeżeli się pokrywa, no to w tym momencie wiertarka w dłoń i wiercimy. Ja sobie wcześniej pozwoliłem tutaj już zaznaczyć linię, po której mam wiercić, więc się nie przejmuję, że nie trafię. Mam tutaj o i pierwsze wierconko. Okej. Jeszcze raz płyta. Teraz dobijamy dół. Wiertarka. Udało mi się trafić. I skręcamy. Super. I teraz to samo musimy zrobić z drugą stroną. Tutaj możecie sobie zobaczyć. Jedna półka, wiele zastosowań. Sprawdzam sobie z moim nacechowaniem na zewnętrznej. Zaznaczam sobie linię. Wkładam półkę do środka. Sprawdzam, czy jest zlicowane. Dobijam dół. Akurat nie tutaj mam teraz bardzo ładnie zrobione. I wiercimy dolny otwór. I pięknie wszystko złapane. Dobra, to w tym korpusie tutaj tak na dobrą sprawę pozostaje zrobić mi tylko jeszcze górną półkę. I tutaj to będzie w zasadzie wszystko. Teraz jeszcze robię tylko szablon. A jeżeli chcecie zobaczyć szablon, jak zrobić taki szablon i prawidłowo podzielić te komory, żeby były półeczki równo i specjalnie nie przeliczać, na jakiej wysokości kołeczki mają być, otworki na kołeczki mają być wywiercone, bo to czasami z tego co zauważyłem, co po niektórym osobom
stwarza dużo problemów, to zapraszam na film. Link macie w opisie pod filmem. Tam znajdziecie, jak zrobić taki szablon i jak podzielić w bardzo łatwy sposób te komory. A ja tutaj sobie powiercę moim szablonikiem teraz otworki. Kołeczki nabite. Wkładamy półeczkę. Pięknie. Żadnego ruszania, żadnego kolebania. Obydwie komory są o tej samej wysokości. 180 cm z groszem. Jeżeli Ci się podobało, zostaw łapeczkę, zostaw komentarz. Tutaj pozostaje jeszcze teraz kwestia zawiasów, ale to już na następnym filmie. Także zajrzyj w link pod filmem. Tam będzie pewnie więcej tych linków, więc tutaj chciałbym, żebyście sobie mieli możliwość wyboru, co w danej chwili robicie. Pamiętajcie, tutaj ja robię calutką kuchnię od A do Z, więc będą się pojawiały filmy w różnej tematyce. Dobra, jak na moje skromne warunki w tej mojej piwnicy, w bloku, wydaje mi się, że całkiem fajnie mi to idzie i będę zadowolony, a tym bardziej moja małżonka. Dobra, pozdrawiam serdecznie, z tej strony Rafał z kanału Olo76. Do zobaczenia w następnym filmie. Ciao.